Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No i są przymiarki do tego, żeby wybrać nowego sędziego, nową sędzinę do Sądu Najwyższego w Ameryce. No i Biden powiedział, że w zasadzie wyeliminował wszystkich innych i powiedział, że wybierze czarną i do tego kobietę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń, dzyń o codziennych powiadomieniach. No, powiedzenie, że się wybierze tylko konkretną osobę, niezależnie od wykształcenia, znajomości, fachowości i tak dalej, no to już nie może być większy rasizm, tak? To już nie chodzi o to, kto jest najlepszy, kto jest najbardziej wykształcony, kto ma największe predyspozycje i doświadczenie, nie. To ma być czarna kobieta. No i ta kobieta właśnie, Ketanji Brown Jackson, jak ją się zapytali, co to znaczy kobieta, ona w zasadzie nie potrafiła odpowiedzieć, co to znaczy kobieta. Tak, także tutaj jest jakiś taki paradoks. Biden mówi, będzie kobieta, a ona sama nie potrafi powiedzieć, co to jest kobieta. No, o co to chodzi? Chodziło to w kontekście tego, że jest taki pływak, który został pływaczką. Ten pływak pływał jako mężczyzna jeszcze w 2019 roku. Później się zdecydował, że będzie pływał jako kobieta. No i wszyscy zaczęli grać naokoło, udawać, że po prostu mają do czynienia z kobietą. No i zaczął bić na głowę, wygrywa 5-7% ma szybszy czas niż reszta pływaczek. Teraz były zawody na koledżu, na uniwersytecie, no to babka, dziewczyna, która by zajęła 9. miejsce, straciła ciężkie pieniądze, no bo w zasadzie nie dostała studiów, reklam i tak dalej, i tak dalej. Także, że wygląda na to, że jest Ketanji Brown Jackson nie jest w stanie powiedzieć, czy kobieta z penisem to jest taka sama kobieta, jak kobieta z waginą, można powiedzieć. Ale takie są czasy. No, Biden powiedział, że wybierze kobietę i czarną do tego, no bo musi się odpłacić tym 12% czarnego społeczeństwa w Ameryce, czyli ta sędzina, no to ona reprezentuje 6% społeczeństwa. 94% zostało wyeliminowane. No ona jest w sumie hardkorowa komunistka, hardkorowa lewaczka. No, doczepili się do niej słusznie zresztą za to, że wyroki dla pedofilów i wyroki za dziecięcą pornografię wydawała dużo mniejsze, obniżała to, co paragraf przewidywał i obniżała to, co w sumie prokurator żądał. Tłumaczyła się gęsto i często. No ale jednak no jest smażona, tak jak Kavana, czyli ten konserwatywny sędzia, który był nominowany przez Trumpa, no to tam dużo gorzej go traktowali. Tutaj tą Ketanji Brown Jackson, no to po prostu patrzą się na jej historię. W wypadku Kavanaugh to były fabrykowane sprawy. No ale największa sprawa, no to jest, można powiedzieć, miłość do kraju. No i wygląda na to, że Ketanji Brown Jackson nie lubi, nienawidzi Ameryki, no w każdym razie takiej, w jakiej żyje, czy wyrosła, no i chce tej nowej zmiany. No i to jest to, co ta nowa zmiana, nowe lewactwo robi. Także do pewnego stopnia można powiedzieć, że Ameryka jest zafascynowana
z Zeleńskim, że jest to facet, jest to prezydent, który kocha swój kraj, no niezależnie od tego, czy że jak został wybrany, że jest aktorem i tak dalej, ale sytuacja jest jaka jest, no i Amerykanie po prostu stawiają go na piedestał, że on walczy o swój kraj. To jest to, co Ameryce brakuje. Jedynym prezydentem przez ostatnie 20-30 lat, no to był w sumie Trump, który mówił, że kocha Amerykę. Obama, Clinton, no, czy to oni w zasadzie ciągle mówili, że nienawidzą Ameryki. Gdziekolwiek nie pojechali, to zawsze, szczególnie Obama, to srał na Amerykę na lewo i na prawo, także Ameryka jest zafascynowana tym, że jakiś prezydent kocha swój kraj. No i do pewnego jakiegoś takiego chorego w sumie stopnia też są zafascynowani Putinem, że Putin po prostu no w jakimś takim chorobliwej wizji, no ale jakoś przekłada miłość do swojego kraju, no zniszczy ten kraj prędzej czy później, ale ma jakąś taką wizję, że no, co najmniej nienawidzi tak jak dzisiejsza socjalistyczna partia demokratów w Ameryce. No, no i do tego, co jest najciekawsze, no, te tak zwane ciemne pieniądze, no bo to zawsze chodzi o to, kto funduje, kto daje te fundusze, kto to sponsoruje, kto płaci za to. No jest taki w Rhode Island, demokrata, senator Sheldon Whitehouse, no i on zawsze atakował, znajdywał, że prawica, że konserwatyści, no to oni mają nieprawdopodobnie studnie tych ciemnych pieniędzy, no i te fundusze są wykorzystywane do tego, żeby wygrywać z partią demokratów. No i ciągle poszukiwał jakichś połączeń, takich cieni pomiędzy tymi grupami i tamtymi grupami, że to są grupy takie przodujące prawicowe, przodujące w tym, że uzyskują jakieś brudne, wielomilionowe fundusze, żeby propagować, powiedzmy, partię republikańską, szczególnie do Sądu Najwyższego. No i ciekawe jest to, że teraz ten sam Sheldon Whitehouse milczy. On po prostu milczy, zamknął japę i nic nie mówi. No na to, co republikanie. Republikanie po prostu wyszli, no i zaczęli się pytać, do jakiego stopnia Ketanji Brown Jackson ma pieniądze przez te uzyskane z tych ukrytych lewackich skrzydeł partii socjalistycznej i demokratycznej. Także ten demokrata jako ekspert, no to w zasadzie powinien coś powiedzieć, tak? No bo to trudno zgodzić się z tym, że kalemu ukraść krowę to niedobrze. Także powinna być no, czysta i uczciwa rozmowa na temat tych pieniędzy, no i wolności, bo te pieniądze, które zbierają najróżniejsze organizacje, no to wszystko jest interpretowane jako wolność wypowiedzi, jako wolność słowa, że po prostu ludzie kiedy chcą dać swoje pieniądze, no to dają te pieniądze, żeby były rozgłaśniane te pewne osobistości, pewni politycy, no i to Sąd Najwyższy zawsze uznawał, że to jest w ramach wolności wypowiedzi. Cały ta terminologia, to określenie ciemne pieniądze, no to zaczęło się to dopiero 12 lat temu, kiedy lewactwo z
z fundacji Sunlight, czyli Światło Słońca, użyło to przeciwko firmie, przeciwko, to było w Sądzie Najwyższym, rozprawa było Zjednoczeniu Obywatele przeciwko Federalnej Komisji Wyborczej. No i tam w zasadzie chodziło o to, że organizacje niekomercyjne, niedochodowe, to rozumiały to wszystko, że pierwsza poprawka do konstytucji, no to pozwala na zbieranie pieniędzy. I organizacja Citizens United, czyli Zjednoczeni Obywatele, no to była grupa konserwatywna. To była grupa konserwatywna, która się zorientowała, że po prostu trzeba robić to samo, co lewacy. No i trzeba wejść bezpośrednio na tą arenę polityczną, że tak jak socjaliści kombinują z tymi pieniędzmi, no to tą samą bronią trzeba to zrobić. Prezydent Obama, no to wrednie w tym wszystkim, co on zrobił, no to on użył IRS, czyli Internal Revenue Service, czyli wewnętrzna służba podatkowa. No i on zaczął wtedy ścigać wszystkie te niekomercyjne, niedochodowe organizacje, szczególnie tylko konserwatywne. No to była w zasadzie polowanie na przeciwnika politycznego. To się tak dużo o tym nie mówi. No w sumie było wspominane, ale to nie jest przypominane. No także Obama po prostu ścigał swoich przeciwników, tej oby, które były rzucane na konserwatystów, w sumie troszeczkę zasłoniły to, co wszystkie te operacje lewackie, które oni to robią. No, proporcjonalnie to jest 2, 3, 4 razy więcej pieniędzy po stronie lewicy. No, lewactwo zaczęło te używanie tych ciemnych pieniędzy w 1987 roku, kiedy organizacja Ludzie dla Amerykańskiej Drogi wydali $2 miliony na to, żeby zablokować kandydata Roberta Borka do Sądu Najwyższego. Tak, także oni po prostu wiedzą, gdzie zbierać pieniądze. I teraz od nowa to się wszystko zaczyna. No, są organizacje, tak zwane Demand Justice, czyli Żądamy Sprawiedliwości. No to jest organizacja, która walczyła strasznie przeciwko Donaldowi Trumpowi i jego nominowanym. Szczególnie, jak wspominałem, na sędziego Bretta Kavana. Ta organizacja wydawała oceny po prostu dla demokratów, dawała im piątki, czwórki, trójki i tak dalej. No i propagowała to, kto i gdzie i jak ma być w sumie wybrany. Ten jeden z sędziów, Stephen Breyer, który w zasadzie oświadczył, że rezygnuje, no bo ta pozycja to jest dożywotnia, no ale teraz Stephen Breyer powiedział, że będzie rezygnował, że już nie chce umrzeć na tym stanowisku, no bo teraz ostatnio właśnie jedna sędzina, która mogła odstąpić od bycia sędziną za Obamy i wtedy Obama mógłby wsadzić swojego jakiegoś lewaka, to Ginsburg, no to ona po prostu wzięła i umarła, nie oddała tego. Teraz Stephen Breyer, no to chce przekazać pałeczkę komunistom i chce, żeby po prostu Biden to nominował. No ale cała ta organizacja to
oni są głęboko wsadzeni też rządami sprawiedliwości, no to oni są ustawieni w przeciwko właśnie Trumpowi i wszystkim republikanom. W 2019 roku mieli taką listę tych nominowanych i w sumie teraz w tym miesiącu wydali ponad 2 miliony dolarów na to, żeby pchać nominację Ketanji Brown Jackson. Tak, także te pieniądze lewackie są na lewo i na prawo. Ta sekretarz prasowa, czy sekretarka prasowa Jen Psaki, ta ruda, wyszczekana kobieta, która no jak się posłucha tego, no to jest naprawdę wstyd i hańba, co ona robi. Całe te spotkania prasowe, to jest jeszcze większy, to jest Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, tam po prostu parę osób jest tylko dopuszczanych do głosu. Jen Psaki to takie głupoty opowiada. No to ona była konsultantką. Ona była konsultantką dla tej firmy Żądamy Sprawiedliwości. Jeden z doradców Białego Domu, Paige Herwig, no to on ma pilnować Bidena. No to on był jednym z głównych dyrektorów w tej organizacji. Jeden z dyrektorów jest w sumie, pracuje dla Chucka Schumera, tak, Chuck Schumer, no to on nie mieszka w Izraelu, mieszka w Ameryce, no ale reprezentuje Nowy Jork, no ale to jest przywódca większości Senatu w Kongresie. Także to jest to po prostu spięte nieprawdopodobnie jakimiś takimi łańcuchami lewactwa. No cały ten żądamy sprawiedliwości, no to jest część projektu 1630. Tak, także ten fundusz to jest po prostu taki, no można powiedzieć, ramię zbrojne partii demokratów. Oni wydali 400 milionów samym w roku 2020. 400 milionów. No to jest, konserwatyści wydali około 100 milionów. Tak, także to są ciężkie pieniądze, no i to wszystko było poskładane w ramach tych ciemnych pieniędzy na lewo i prawo. Oni wiedzą jak to wszystko ukrywać. Oni dają te pieniądze na wszystkie te lewackie organizacje. Także łatwo jest im zwyciężyć. Także te wszystkie liberalne, socjalistyczne, niedochodowe, niekomercyjne organizacje mają potąd pieniędzy. No jaki jest cel? No cel to jest taki, żeby po prostu zagłuszyć konserwatystów, wyeliminować konserwatystów. No teraz prawda jest taka, że we wszystkich agencjach federalnych, no to 90% to są demokraci. Konserwatyzm i kapitalizm, wolny rynek w Ameryce po prostu już zaczyna znikać, jest eliminowany. Zobaczymy, jak to się wszystko, czy można to odkręcić, no ale szkolnictwo, prasa, FBI, CIA, FCC, FDA i tak dalej, te wszystkie ministerstwa amerykańskie, to są opanowane no całkowicie. Także Ketanji Brown Jackson, komunistka, no zobaczymy, czy zostanie zaakceptowana. No ona jest za tym, żeby zapakować Sąd Najwyższy, czyli zmienić po prostu ilość sędziów z 9 na 11 albo na 13 i żeby poobsadzać właśnie socjalistami, to już demokraci już nigdy nie będą mieli szansy do powiedzenia czegokolwiek. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz.
tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku, no ale po dwóch, trzech, czterech dniach, kiedy już nikt nie ogląda, sprawdzają i monetyzacja wraca, ale wtedy już nikt nie ogląda. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się oszukać socjalistom. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali na Bidena. No widzicie co on robi, widzicie inflację, cenę benzyny, zachowanie względem Ukrainy i Rosji. Nie jest dobrze. Zdrowia dla normalnych.